Film o niepełnosprawnej influencerce musiał zostać usunięty i dodany jeszcze raz, ponieważ niestety Kasia zgłosiła mój film do YouTube'a. W tym materiale skupimy się na tym, co Kasi się nie spodobało i dlaczego chciała usunąć nie jeden mój film, a dwa moje filmy. 10 listopada obudziłem się do nieprzyjemnych wieści. Jak większość z Was zauważyła, pierwsza część filmu o Kasi została usunięta. Dostałem pismo z YouTube'a, które brzmiało w ten sposób: Otrzymaliśmy skargę o zniesławienie dotyczącą Twoich treści. Rozpatrzyliśmy ją i zdecydowaliśmy się zablokować te treści w YouTube w następujących krajach. Film, Influencerka z niepełnosprawnością, która oszukuje swoich widzów, te treści zostały zablokowane w YouTube w następujących krajach: Polska. Jeśli uważasz, że decyzja o nałożeniu ograniczeń jest błędna, daj nam znać: można przesłać tylko jeden formularz na każdy adres URL filmu. Niestety, wiedząc mniej więcej, jak będzie wyglądać taka walka z YouTube'em, zdecydowałem się po prostu przenieść film na prywatny, ponieważ nie ma co się tak naprawdę odnosić do tego z tego względu, że już wielokrotnie dogadywałem tego typu rzeczy z prawnikami i mówili mi oni, że to trwa po pierwsze miesiącami, a po drugie, bardzo często odwołanie się nawet do tego po prostu nie jest w jakikolwiek. Sposób skuteczny. W dodatku, YouTube nie daje zbyt specyficznych odniesień, dlaczego film miałby być ewentualnie zniesławieniem, ponieważ na wszystko, co przedstawiłem w filmie, miałem dowody. A to nie jest to jednocześnie zniesławienie. Nie był to jednak jedyny taki post, który dostałem z YouTube. Drugi przyszedł po zaledwie paru minutach i brzmiał on w następujący sposób. Cześć klepsydra. Otrzymaliśmy skargę dotyczącą naruszenia prywatności w Twoich treściach. Zanim zaczniemy weryfikować zgłoszone treści, chcemy dać Ci możliwość ich sprawdzenia i w razie potrzeby zmodyfikowania lub usunięcia potencjalnych informacji prywatnych. Otrzymanie tego powiadomienia nie oznacza, że doszło do naruszenia YouTube dotyczących prywatności. Nie podjęliśmy też na razie żadnych działań wobec twoich treści, ani twojego kanału. Poniżej znajdziesz listę zgłoszonych treści wraz z sygnaturami czasowymi. Pamiętaj, że naruszenie może też wystąpić w innych miejscach w filmie, a także w ścieżce dźwiękowej, tytule i opisie filmu oraz na obrazie lub tle kanału. Sygnatura czasowa informacji zgłoszonych jako naruszający prywatność to minuta 11, 20 oraz 5. I teraz przechodzimy do największego absurdu w związku z tym, co się wydarzyło. Od razu mówię, że jest taka możliwość, że to ktoś po prostu z otoczenia Kasi zdecydował się za nią to zgłosić, jednakże chyba nie ulega wątpliwości, że były to jedyne dwa filmy z setek filmów, które mam na moim kanale, które zostały kiedykolwiek zgłoszone. Pewnie zastanawiacie się, co to są w ogóle za tym stampy i co one oznaczają, dlatego przejdźmy do nich właśnie teraz. W piątej minucie drugiej części filmu zaprezentowana została moja rozmowa z Kasią. To, co jest jednocześnie najbardziej absurdalne, to to, że Kasia dosłownie po premierze pierwszego materiału nagrała story, w którym żaliła się, że się z nią nie skontaktowałem. Autor tego filmu stworzył coś. Nie zapytał nawet mnie o to, jaka jest prawda. Teraz, kiedy jednak skontaktowałem się z nią i nagrałem tą rozmowę i wstawiłem do materiału, ta chce, żebym usunął tą rozmowę z tego jednocześnie materiału. Wiem, że niektórzy z Was od razu sobie pomyślą, no, ale nagrałeś ją i to normalne, że ona chce to usunąć może nie chce się znaleźć w tym materiale. Tak. Lecz miałem pełne prawo wstawić to do mojego materiału, z tego względu, że ja również brałem udział w tej rozmowie. Gdybym ja, będąc osobą C, nagrał rozmowę osoby A i osoby B, doszłoby do sytuacji, w której najprawdopodobniej musiałbym się zapytać kogoś o zgodę. Jako, że samemu brałem udział w tej rozmowie, nie muszę się pytać nikogo o zgodę. Mam do tego pełne prawo, konsultowałem to z prawnikiem przed wypuszczeniem tego materiału, więc wiem, że mogłem to zrobić, nawet jeżeli Kasia mogła się w jakikolwiek sposób poczuć urażona. Teraz przechodzimy do minuty 11. Jest to jednocześnie fragment, w którym prezentuję pismo od Państwowego Inspektora Sanitarnego który mówi wprost, że wszczął postępowanie administracyjne względem sklepu Kasi. To, o co cała drama się rozchodzi, chodzi oczywiście o adres, który jest widoczny w samym piśmie, adres firmy Kasi. I tutaj trzeba przyznać, wiele ludzi jednocześnie też napisało w komentarzach, że ej, jak mogłeś opublicznić ten adres, to jest bardzo nie w porządku to, co zrobiłeś, tylko, że mogłem to zrobić i już tłumaczę dlaczego, z bardzo prostego powodu. Jeśli wejdziemy na jakąkolwiek stronę w internecie pokazującą wypis z KRS-u, pokazuje on jednocześnie ten sam adres dodatkowo z NIP, i z wieloma innymi rzeczami, które się tam znajdują. Co za tym idzie ponownie, Kasiu, nie masz racji, gdyż materiał miał charakter przede wszystkim. Informacyjny. W tym fragmencie nie pokazałem Twojego adresu prywatnego, tylko pokazałem ogólnodostępne dane, do których każdy Polak, a nawet nie tylko Polak, tylko każda osoba na świecie może wejść, wpisując po prostu bardzo prostą frazę w Google. Nie złamałem tym jednocześnie w jakikolwiek sposób prawa i nie naruszyłem Twojej prywatności, ponieważ to, co zrobiłem, było najzwyczajniej w świecie podaniem ogólnodostępnych informacji w moim filmie. Rozumiem, gdybyś nigdzie nie podawała tego adresu gdziekolwiek. Wtedy, gdybym to zrobił, byłoby to po pierwsze hamskie, po drugie niestosowne, a po trzecie zakazane. Gdyż opubliczniłbym Twój prywatny adres, którego nigdzie nie opublikowałaś, dla setek tysięcy osób do zobaczenia w internecie. Ten adres widnieje w internecie, od dawien dawna i tak czy siak widziało go mnóstwo ludzi, i jednocześnie Ty wielokrotnie, będąc powiązana jednocześnie z tą firmą, widziałaś ten adres i również zgodziłaś się na to, żeby ten był opublikowany. Skoro wyjaśniliśmy już sobie te dwa punkty, to przejdźmy do minuty 20. Tutaj mam poniekąd lekki problem. Mianowicie z jednej strony domyślam się, że chodzi o to, że zaprezentowałem fragmenty Twojej książki, ale na to również mam linię obrony, ponieważ było to zrobione. Na potrzeby recenzji. Nie różni się to niczym innym jak pokazaniem urywka utworu, jednocześnie tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, że na przykład dana piosenka jest fajna bądź nie jest fajna. Tak samo jest z fragmentami książki. Nigdzie w jakimkolwiek stopniu nie pokazałem całej twojej książki. To były tylko i wyłącznie fragmenty i dobrze o tym wiesz, Kasiu. Z drugiej strony domyślam się, że wcale nie musi o to chodzić, tylko chodzi o to, że powiedziałem przede wszystkim jedną, mianowicie kwestię czyli te słowa. Tylko, że fajnie by było, żeby następnym razem osoba z bliskiego otoczenia tej osoby, która sobie robi te fotki, nie wrzucała e-booka na szczęśliwe życie i udany związek, kiedy wychodzi na to, że jednak ten udany związek nie był prawdziwy. Jeśli o to chodzi, to rzeczywiście przyznaję się i biorę to na klatę. Użyłem skrótu myślowego, nie miałem nigdzie na myśli powiedzieć to, że wasz związek ze Sławkiem nie był prawdziwy, miałem na myśli to, że udana wizja tego związku, która była przedstawiana w internecie, nie była prawdziwa. Co za tym idzie, odpowiadając na to pismo, nie mam zamiaru w jakikolwiek sposób usuwać jakiekolwiek, z tych trzech fragmentów. Z jednej strony mówisz, że chciałbyś, żebym się z komu kontaktował, ale kiedy już się kontaktuję, to każesz mi usunąć rozmowę z materiału. Co za tym idzie, według mnie masz tutaj dwie opcje, Kasiu, możesz albo zignorować ten materiał, który nagrałem teraz, albo zgłosić ten materiał ponownie i domyślam się, że jest to najbardziej prawdopodobna rzecz, o której nawet teraz, kiedy oglądasz ten materiał, obydwoje wiemy, że jednocześnie będziesz go oglądać, już teraz myślisz. Ale od razu pragnę jednocześnie cię tutaj powstrzymać. Z bardzo prostego powodu: jeśli zdecydujesz się to zrobić, nie licz na to, że w jakikolwiek sposób będę czekać bezczynnie. Po to, aby być fair wobec Ciebie usunąłem z materiału 99% moich własnych opinii, moich własnych domniemań na temat tego, co ty rzekomo robisz w swoim życiu z pierwszego materiału. Opublikuję jednocześnie ten materiał, który będzie pozbawiony niektórych rzeczy. Kto miał obejrzeć, ten obejrzał, ale jednocześnie zachował on również pierwotną formę. Jeżeli będziesz chciała zgłosić ten film, możesz to zrobić, ale mówię tylko, że nie będę czekać bezczynnie. A jako, że usunąłem 99% moich własnych opinii i film został bardzo dokładnie przygotowany, dochodzi do sytuacji, w której jeżeli zdecydujesz się go zacenzurować, to będziesz cenzurować najbardziej informacyjny film o tobie, który kiedykolwiek powstał. Zastanów się, Kasiu, czy na pewno chcesz to zrobić, bo domyślasz się, że jeżeli zdecydujesz się ponownie wysłać jakiekolwiek pismo, bądź próbować mi zablokować, to ja jednocześnie ponownie dodam post na YouTube społeczność, ponownie dodam post na mojego Instagrama, a kto wie, może jak będzie mi się chciało, stworzyć czwartą część. Ale na ten moment nie chce mi się. Poza tym, Kasiu, gdybyś nie miała nic do ukrycia, to czemu nie powiedziałeś swoim widzom o tym, że jedna z Twoich współprac zdecydowanie ucierpiała? Już tłumaczę. W mailu, który otrzymałem dokładnie dzisiaj, jest między innymi napisane w ten sposób. Pani Katarzyna nie miała udziału w tworzeniu naszych produktów, a nasza współpraca z nią dotyczyła wyłącznie hurtowej sprzedaży. Nigdy nie wiązały nas z nią relacje inne niż te na zasadzie dystrybutor klient. Nasze produkty są sprzedawane na tych samych zasadach do różnych podmiotów, które samodzielnie podejmują decyzję o dalszej odsprzedaży. Tym samym nie mieliśmy świadomości, jakie informacje pani Kasia na ich temat przekazywała w swoich social mediach, bo nie mamy możliwości śledzenia każdego z naszych kontrahentów. Jesteśmy również w trakcie formalnego zakończenia wszelkich powiązań biznesowych z panią Katarzyną, ponieważ Wartości, którymi się kierujemy, są zupełnie inne od tych, które promuje ona w swoich materiałach. Zależy nam, aby nasza marka nie była z nią kojarzona, by uniknąć niepożądanego wpływu w tej sytuacji na wizerunek naszej firmy. Napisała Angelika, Influencer Marketing Specialist dla Hempking. Bioen oraz biozdrowy.pl. Skoro jesteś taka niewinna, Kasia, to jakim cudem w takim razie firmy same się jednocześnie wycofują ze współpracy z tobą? To pytanie, na które z chęcią poznam odpowiedź. I ostatnia kwestia, zanim przejdziemy do usuniętego materiału. Dziękuję tobie, Kasiu, za promocję tego, ponieważ gdybyś ty nie nałożyła na mnie tych ograniczeń, to najprawdopodobniej ludzie nie zauważyliby, że pierwotny materiał został usunięty i nie nabiliby pod drugą częścią w ostatnie 48 godzin ponad 50 tysięcy wyświetleń. Z mojej strony na sam koniec, i zanim przejdziemy do tamtego materiału, powiem tylko tyle. Jeżeli chcecie, żeby tego typu materiały nie były usuwane. Jedynym sposobem jest po prostu sprawić, żeby ten materiał był zbyt duży, żeby go usunięto. Skopiujcie link, prześlijcie znajomemu, a jeżeli nie chcecie mi nabijać wyświetleń, bo serio nie chodzi mi tutaj o wyświetlenia, tylko o to, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o tym, o czym nagrałem film i dlaczego takowe praktyki są szkodliwe, to weźcie film od osoby, która reaguje na moje materiały i absolutnie nie będę w ten sposób zły. Jest takich osób mnóstwo, m.in. jest Enigma, Cynk czy Nitro. Jeżeli chcecie, to możecie po prostu skopiować sobie link do materiału reakcyjnego od kogoś i wstawić to gdziekolwiek chcecie po to, żeby po prostu uświadomić innym osobom, że takie rzeczy mają miejsce. To tyle z mojej strony, a teraz przejdźmy do oryginalnego materiału. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kontrowersyjnej postaci działającej w internecie, jednocześnie reprezentującej społeczeństwo osób z niepełnosprawnościami. Katarzynie Wolińskiej, znanej dawniej jako Pudel IA, ja, a obecnie jako Kasia B-Positive. Jej długoletnia działalność w mediach społecznościowych budzi naprawdę sporo zastrzeżeń i jednocześnie w tym materiale przyjrzymy się bliżej szkodliwym praktykom, Manipulacją, niestety, kłamstwom i to kłamstwom, które niestety wpływają również nie tylko na jej wizerunek, ale przede wszystkim rzucają cień na całą społeczność osób z niepełnosprawnościami, co samo w sobie jest bardzo szkodliwe. Katarzyna Wolniska pochodzi ze Szczebrzeszyna i obecnie mieszka w Warszawie. Choruje ona na zespół Jadasona, obejmuje on zaawansowaną osteoporozę, która może powodować podatność na złamania. Od lat choruje ona również i leczy się z powodu choroby nowotworowej, raka rdzenia z tego tarczycy. Z wykształcenia jest technikiem i informatykiem obecnie prowadzi sklep internetowy z suplementami i kosmetykami. I zdaję sobie sprawę, co niektórzy z Was już sobie obecnie myślą i zastanawiacie się, dlaczego w ogóle podjąłem się tego tematu. Powodem, dla którego podjąłem się tego tematu, jest to, że przede wszystkim są inne osoby, które również są niepełnosprawne, które niestety cierpią na tym, co Kasia robi. Oczywiście, sama Kasia, będąca osobą niepełnosprawną, bardzo jej współczuję z całego serca, jeżeli chodzi o walkę z tym. Nie zmienia to jednak faktu, że według mnie nie możemy dawać jakiegokolwiek przyzwolenia na oszukiwanie. Za tym idzie, mimo że sam temat sobie jest kontrowersyjny, Chcę go nagłośnić, bo uważam, że warto. Wracając jednak do dzisiejszej historii. Przeprowadzka do większego miasta była jej wielkim marzeniem. Jak sama Kasia mówiła, chce wkroczyć w dorosłość na własnych nogach. Wybór padł na Warszawę, dlatego że miasto dawało Kasi możliwość podjęcia studiów. Nie sposób ukryć, że w samej Warszawie są też duże możliwości dla osób z niepełnosprawnościami: mniejsze bariery architektoniczne, po prostu, które w ogromnej mierze utrudniają codzienne życie w mniejszych miastach. Za tym idzie Kasia wraz z małą po ukończeniu przez nią 20 roku życia zdecydowała się na przeprowadzkę do Warszawy, a jak mówi sama Katarzyna, to wtedy zdiagnozowano u niej jednocześnie raka tarczycy. Dotychczasowy szpital rozłożył ręce, a przy zespole Jadasona leczenie jej na miejscu było po prostu zbyt skomplikowane, więc została ona skierowana do Centrum Onkologii w Warszawie. Początków mieszkania w stolicy nie wspomina ona zbyt dobrze. Kasia podkreśla, że wszystko było dla nich nowe i obce, i wszystkiego musiały nauczyć się z mamą same. Przejdźmy jednak do meritum tego odcinka. Kasia od zawsze prezentuje się jako wielka miłośniczka psów. Szczególnie tych rasowych i kosztownych, a jak również na miłośniczkę drogi gajetów przystało, w trakcie kilku lat swojej aktywności w mediach społecznościowych miała co najmniej 8 różnych psów. I z pewnością niektórzy z Was zapytają się mnie, co w tym złego. Otóż nic, możecie mieć tyle psów, ile chcecie, zwłaszcza jeżeli tak jak Kasia wydajecie receptę na wspaniałego psa. Pies numer jeden to w tym przypadku Sonia z 2009 roku. Pierwszym rodzinnym psem Kasi była właśnie ona, był to mały kundelek ze schroniska, a gdy ta była już po prostu stara i chora, Kasia zdecydowała się ją oddać. Ale dobra, gdyby doszło tak tylko do jednej sytuacji, to ktoś by sobie pomyślał, dobra, nic się nie stało. Tylko, że w tym przypadku jest troszeczkę inaczej. Drugim psem była Kora z 2011 roku, i ponownie nie wiadomo, co stało się z psem dalej, po prostu przestał się pojawiać na wideo u Kasi. Następnie była Kama w 2016 roku, i również nie wiadomo, co dalej stało się z psem. Następnie przechodzimy do Kimy z 2017 roku, która była rudym psem w typie Leon z tego co udało mi się dowiedzieć, to właśnie Kasia i Sławek przejęli opiekę nad tym właśnie psem po rodzicach Sławka. Jak można szybko odnaleźć na grupach mieszkańców Białołęki, Kasia początkowo szukała osoby, które mogą po prostu zabrać psa na spacer, a następnie doszło do sytuacji, w której pies rzekomo zerwał się ze smyczy i już nikt go więcej nie odnalazł. Niestety 2017 rok to również jeszcze jedna przykra sytuacja, a mianowicie chodzi o psa o imieniu Negra. Był to pudel toy, którego Kasia kupiła z hodowli z zamysłem... Szkolenia psa. Co podkreślała wielokrotnie, niestety mały pies w tym przypadku nie chciał zbytnio wykonywać delegowanych jej poleceń, bo był małym psem i najprawdopodobniej nie został jeszcze przetrenowany w odpowiedni sposób. za tym idzie, Kasia zdecydowała się oddać tego psa. Poinformowała hodowcę o zaistniałej sytuacji, jednakże ten zasugerował znalezienie dla niej po prostu nowego domu. Nasza dzisiejsza bohaterka podkreśliła nawet, że pies na początku był inny. Tylko że teraz przechodzimy do meritum sprawy. Kasia sama twierdzi, że na początku ten pies gryzł do krwi w momencie prób strzeżenia maszynkom, czy po prostu pies piszczał w momencie założenia jej obroży. Jest to o tyle szokujące, że sama Kasia twierdzi, że przez rok było coraz to więcej problemów nad którymi cierpliwie pracowała i że przez rok udało jej się zrobić z tego psa naprawdę fajnego członka poniekąd rodziny. Mimo to, zdecydowała się oddać po prostu psa, ponieważ najzwyczajniej w świecie dla niej progres nie był wystarczająco duży, a nie sposób podkreślić, że pies aktualnie pracuje z dziećmi. I pewnie myślicie już, że to jest koniec, ale nie, absolutnie nie, niestety w tym przypadku rozkręcamy się i idziemy dalej, ponieważ jesteśmy w 2018 roku, kiedy był to Bers, pudel, na którego zdecydowała się Kasia razem ze Sławkiem. Pies miał zastąpić im dziecko, którego ze względu na chorobę Kasia najzwyczajniej w świecie nie może posiadać. Doszło więc do sytuacji, w której najzwyczajniej w świecie fundacja dodatkowo sprawdziła w hodowli wbranego szczeniaka, trafił on do domu Kasi i Sławka, i od momentu osiągnięcia czterech miesięcy Kasia rozpoczęła jego tresurę. Szkolenie trwało cały rok i było niezwykle intensywne. Pies musiał się tak naprawdę nauczyć nowych sytuacji, nowych bodźców i praktycznie nowego życia do tej pory. Jak sama Kasia nawet wspomniała w jednym z wywiadów, tutaj cytuję: Dosłownie miałam nieraz momenty, że mówiłam: nie, nie chcę, oddam go. No i ostatecznie, tak jak powiedziałaś, tak zrobiłaś Kasiu, ponieważ zdecydowałaś się oddać to psa. Ale przejdźmy do szczegółów. Po roku do Kasi odezwała się wcześniej wspomniana fundacja z informacją, że ich pies jest gotowy do przystąpienia do egzaminu na psa asystującego. Bers został pierwszym pudlem asystującym w Polsce, lecz jak sama Kasia twierdzi, na bazie przeczytanych artykułów i obserwacji szkoleniowców zwierząt, stworzyła ona autorską metodę szkolenia psów. Niestety prawda była taka, że Kasia się nad tym psem po prostu pastwiła. Ale żeby nie było, rzucam jakiekolwiek oskarżenia i nie mam absolutnie żadnych dowodów, mamy natomiast dowód na dwie rzeczy. Kasia stosowała na bersię obrożę rażącą prądem. Co za tym idzie, po prostu w momencie, w którym Bers nie był w jakikolwiek sposób posłuszny, ta raziła go prądem, żeby ten nauczył się, że jednak powinien być posłuszny. Dawała do jedzenia śpiochy z osób, czy następnie pozwalała lizać swojemu psu swoje własne ciało, które było pokryte chorobowymi znamionami. Co stało się po rozwodzie ze Sławkiem? Możemy tutaj hipotetycznie rzucić, że najprawdopodobniej ten pies zamieszkał ze Sławkiem, ale ponownie nie mamy na to żadnego dowodu. Pies po prostu zniknął tako. To chyba jest najbardziej niebezpieczny precedens, ponieważ w wydanym przez kasie po szkoleniu Bersa e możemy wyczytać, że szkolenie psów to jest jej ogromna pasja. Co za tym idzie, ja mam tutaj jedno pytanie: jakie to są w takim razie metody? Rażenie psa prądem, czy po prostu ciągnięcie Twojego wózka, który jesteś w stanie sobie sama pociągnąć, patrząc na to, że jeszcze nie tak dawno byłaś w stanie wykonywać każde inne normalne funkcje? Ja po prostu chcę pewnej klaryfikacji. Kasiu, jeśli wszystko co opisałaś wyżej jest prawdą, może pora wyjaśnić wszystkim, gdzie się podział twój przyjaciel Bers i co obecnie się z nim dzieje. Bo jednak, jak sama powiedziałaś, był to bardzo ciężki czas, wielokrotnie chciałaś się go pozbyć, nagle pies znika i widzowie i jednocześnie internauci mają mnóstwo pytań, na które ty po prostu nie odpowiadasz. I pewnie myślicie, widzowie, że tutaj już jest koniec, lecz. Na nieszczęście w tym przypadku nie jest to koniec. Kolejnym psem jest Rita z 2020 roku i tutaj dzieje się naprawdę ciekawa rzecz. Mianowicie Kasia wraz ze swoim partnerem Sławkiem zdecydowali się na kolejnego psa, tym razem był to grzywacz kiński. Ceny takiego psa w hodowlach wahają się pomiędzy 5 a 7 tysięcy złotych, plus minus. Pomimo wielu zgłoszeń do hodowli na temat warunków oraz nakreśleniu, kim ma być przyszły właściciel psa, hodowca zgadza się na sprzedaż psa parze, podkreślając, że właścicielem Rity jest Sławek. Jak widać na zdjęciu, właściciele musieli nawet obciąć Rite, bo jak twierdzą, przez ubranko zrobiły jej się kołtuny. I kołtuny ludzka rzecz w tym przypadku zdarzają się i niezależnie od tego, czy jest to pies, czy jest to kot, trzeba te kołtuny po prostu wyczeszać. Zrzutka, pomagam, się pomaga to jedne z najbardziej rozpoznawalnych platform umożliwiających zbieranie funduszy i zwrócenie się do innych o wsparcie finansowe. Sama idea zbiórek jest wartościowa i szeroko akceptowana, a tysiące ludzi gromadzi środki na różnorodne cele, takie jak m.in. wakacje, realizacja marzeń, zakup samochodu, czy takie bardziej przyziemne rzeczy na zasadzie leczenie czy podstawowe potrzeby, jak po prostu nawet jedzenie. Zbiórki mogą być doskonałym narzędziem pomocy pod warunkiem, że są prowadzone w sposób przejrzysty i uczciwy. Sytuacja staje się bardzo problematyczna gdy osoba deklarująca zbiórkę na podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie, przeznacza zgromadzone środki na luksusowe sprzęty i produkty premium. Nasza dzisiejsza bohaterka nie od razu jednak wpadła na taki sposób zarabiania na siebie. Na początku jako osoba niepełnosprawna w znacznym stopniu znalazła się pod opieką różnych fundacji i regularnie korzystała z ich wsparcia, choćby pod postacią zbierania procenta podatku. W miarę, kiedy jednak Kasia dorastała, potrzeby zmieniały się na przestrzeni czasu. Najważniejszą z potrzeb w pewnym momencie stało się oczywiście zamieszkanie w Warszawie. To właśnie w 2011 roku Kasia otrzymała znaczne wsparcie od Fundacji Normalna Przyszłość dzięki hojności anonimowego darczyńcy, który przekazał aż 100 tysięcy złotych na rzecz zakupu mieszkania w Warszawie. Tutaj jednak pojawiają się pewne nieścisłości. Mianowicie, mieszkanie miało umożliwić Kasi regularne leczenie i rehabilitację. Tylko że ona od lat już nie korzysta kompletnie z takich usług. Jej leczenie sprowadza się głównie do suplementacji oraz spożywania koli, co według niej jest zgodne z zaleceniami lekarskimi. Kasia nie prowadziła również żadnej rehabilitacji, twierdząc, że jej szkodzi, i dopiero od niedawna zaczęła publikować w mediach społecznościowych materiały przedstawiające ćwiczenia, które mają pełnić funkcję rehabilitacji. Podsumowując, Kasia uzyskała łącznie 238 tysięcy złotych ze źródeł zewnętrznych na zakup mieszkania w Warszawie. Ostatecznie jednak zamiast zamieszkać w nim przekazała je swojej mamie podczas gdy sama wynajmuje inne mieszkanie w bezpośrednim sąsiedztwie swojego własnego. Po zakupie mieszkania Kasia stanęła przed potrzebą nabycia wygodnego środka transportu, na co również nie miała wystarczających środków. W 2017 roku została założona zbiórka na portalu zrzutka.pl, aby zebrać fundusze na samochód. Udało się zgromadzić kwotę 3,5 zł, jednak sama suma oczywiście nie była wystarczająca na zakup pojazdu dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Za tym idzie rok później, a właściwie to na przełomie 2018-2019 zorganizowano kolejną zbiórkę i dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Białowęki udało się zbierać aż 60 tysięcy złotych. Niestety nie jest jasne, co dokładnie stało się z tymi pieniędzmi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę historię, to Kasia i Sławek, czyli jej były mąż, ostatecznie wzięli w leasing czerwoną skodę Kamik, która po zakończeniu okresu leasingu została najprawdopodobniej zwrócona do salonu. Po rozstaniu Kasi i Sławka w 2022 roku, samochód pozostał w jego posiadaniu. I oczywiście, kiedy już kwestia samochodu się rozwiązała, nadszedł czas na osobisty środek transportu dla Kasi. Na początku lipca 2019 roku Kasia zorganizowała zbiórkę pieniędzy na wózek elektryczny, twierdząc, że jest on potrzebny do poprawy jej samodzielności. W opisie zbiórki sama napisała, że ma zerowe mięśnie, co jednocześnie sugerowało, że nie jest ona w stanie poruszać się bez wózka. Jednak codzienność pokazała, że rzeczywistość zdecydowanie odbiega od przedstawionej sytuacji. Zbiórka spotkała się z ogromnym odzewem, a wpłaty znacznie przekroczyły pierwotnie zakładaną kwotę. Mimo ogromnej kwoty, która została uzbierana, Kasia wózkiem nie cieszyła się zbyt długo. Po kilku, może kilkunastu próbach stał się on zbędnym, kurzącym się na klatce schodowej meblem, a gdy obserwujący dopytywali, dlaczego nie używa swojego wózka elektrycznego, słyszeli w odpowiedzi, że jest on nieodpowiedni na wysokie krawężniki czy zaśnieżone ulice i Kasia nie czuje się na nim wystarczająco bezpiecznie. Kilka lat później, przy okazji zbierania pieniędzy na nowy napęd do wózka, wózek elektryczny został sprzedany i to za kwotę poniżej połowy jego wartości, czyli 4900. Cóż, jak to się mówi, łatwo przyszło, łatwo poszło. Jednak Kasia zauważyła pewnego rodzaju pattern. Postanowiła ona nie zwlekać i podjąć bardzo szybko kolejną inicjatywę. Już w sierpniu 2019 roku założyła ona kolejną już zbiórkę tym razem na leki, podkłady, gorset, specjalistyczną dietę oraz peruki. W tym okresie Kasia przedstawiała się jako osoba, która nie jest w stanie zapewnić sobie podstawowych środków do codziennego funkcjonowania, a w pamięci wielu osób wciąż pozostaje emocjonalna relacja, w której Kasia ze łzami w oczach opowiadała, że musi wybierać między jedzeniem dla siebie a karmą dla psa. W miarę trwania zbiórki obserwujące zaczęli domagać się transparentności i rozliczenia z zebranych środków. Kasia i jej partner stanowczo odpowiadali, że nie są zobowiązani do rozliczeń, ponieważ nikogo nie zmusili do wpłat. Kasia nawet ukryła publicznie widoczną kwotę zgromadzonych środków, co sprawiło, że darczyńcy nie mieli wglądu w aktualny stan zbiórki. W tym samym czasie Kasia aktywnie komentowała posty znanych osób, takich jak m.in. Magda Gessler czy Magdalena Rozenek, próbując jednocześnie wzbudzić ich zainteresowanie swoją sytuacją, a może i nawet współczucie. W jednym z komentarzy pod postem o narodzinach syna Małgorzaty Rozenek, Kasia poruszała nawet temat swojej choroby nowotworowej i rzekomej bliskiej śmierci, co miało na celu uzyskanie wsparcia w formie zaproszeń do restauracji czy darmowej diety pudełkowej dla Sławka. Tak czy inaczej, zbiórka zakończyła się w 2019 roku, a Kasia zgromadziła na niej 31 tysięcy złotych. Co działo się dalej? Było tylko i wyłącznie jeszcze ciekawiej. W 2020 roku, mimo wcześniejszych zbiórek, Kasia najwyraźniej ponownie zaczęła odczuwać brak środków finansowych, ponieważ w okresie od lutego do grudnia uruchomiła kolejną zbiórkę, której celem miało być, jak sama to określała, korzystanie z życia. Przypominam, że w grudniu 2019 roku dopiero co ze zbiórki zaciągnęła 31 tysięcy złotych. Jeżeli podzielimy 31 tysięcy na 5 tysięcy miesięcznie, co jest szczerze mówiąc całkiem porządną pensją samą w sobie obecnie, dochodzi do sytuacji, w której najzwyczajniej w świecie starczy to na pół roku życia. Mimo to Kasia już w lutym zdecydowała się korzystać, jak sama powiedziała, z życia i przekonywała swoich obserwujących, że z uwagi na stan zdrowia jej dni są policzone i chciałaby móc cieszyć się chwilami, które najzwyczajniej w świecie jej pozostały, bo nie ma ich wielu. Zbiórka miała przede wszystkim pokryć koszty takich przyjemności jak paliwo do samochodu, aby ta mogła po prostu komfortowo jeździć na randki ze swoim mężem Sławkiem, zakup truskawek, łososia, wizyty w restauracjach oraz inne drobne przyjemności, z których wcześniej po prostu musiała zrezygnować. Niestety ponownie przechodzimy do najważniejszego caseu. Kwota na zbiórce była ukryta, co wzbudziło od razu podejrzenia wszystkich obserwujących, szczególnie gdy zaczęli oni dostrzegać u Kasi bardzo drogie sprzęty, których wcześniej po prostu nie było. Kasia tłumaczyła te zakupy w zaskakujący sposób i w sposób, który absolutnie nie klei się kupy. Drogi odkurzacz marki Dyson rzekomo miał zostać znaleziony przez Sławka na śmietniku. Dobra, uznajmy, że ta historia z Dysonem jest prawdziwa. Jestem dzisiaj tolerancyjny, uznajmy, że to jest prawdziwe. Ale tłumaczenie tego, że ekspres do kawy, drogi ekspres do kawy został znaleziony w ten sam sposób i ktoś wyrzucił go z powodu trudności w jego obsłudze. Jest ciężki jednocześnie do uwierzenia. A jesteśmy dopiero w jednej czwartej całej listy, oprócz tego jest m.in. najnowszy model iPhone'a, Thermomix, MacBook i do tego wszystkiego mamy m.in. oczyszczacz powietrza warty 3,5 tys. złotych. Łącznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę całość tych wszystkich zakupów, sama kwota wynosi grubo ponad 20 tys. Gdzie kończy się potrzeba, a zaczyna się absurd. I wiadomo, sama sytuacja dosyć kontrowersyjna i niektórzy z was z pewnością powiedzą, że no dobra, ale ona powiedziała, że potrzebuje to na potrzeby do życia, więc nie rozumiem o co jest twój problem, mój problem jest bardzo prosty i następujący. Kasia przedstawiła to jako, że za chwilę miałaby umrzeć, mówiąc jednocześnie, że ona nie ma za co żyć, podczas gdy dwa miesiące wcześniej zgarnęła 31 tysięcy złotych, a teraz wydała 20 tysięcy złotych, szczerze mówiąc na rzeczy, bez których najprawdopodobniej byłaby w stanie żyć. Zresztą to nie jest koniec. W tym w czasie wyszło również na jaw, że Kasia stała się współwłaścicielką działki pod Warszawą, która kosztowała ponad 100%. Tysięcy złotych. Pomimo tego, Kasia konsekwentnie zaprzeczała, że posiada jakąkolwiek nieruchomość, jednocześnie drwiąc obserwujących, nagrywała również ze Sławkiem filmiki w okolicach Serocka, żartując na temat tajemniczej działki. Co tym idzie, patrząc na te filmy, wydawać by się mogło, że Kasia ma po prostu bekę z obserwujących, mówiąc, wymyśliliście sobie jakąś tam rzeczywiście rzecz, a ona tak naprawdę nie istnieje. Tylko że istniała i Kasia była jej współwłaścicielką, a ta działka została sprzedana po rozstaniu jej i jej już byłego męża i w tamtym okresie. Również Kasia zabrała kolejne 89 tysięcy z kolejnej już zbiórki. Jednak spokojnie, zastanawiacie się w ogóle, czemu nagrywam ten odcinek i możecie nie kojarzyć Kasi? Spokojnie, na całe szczęście ta zyskała sporą popularność właśnie w 2020 roku, kiedy wzięła udział w pewnym programie, który nazywał się Usłyszcie Nas. Choć założeniem programu było prezentowanie talentów uczestników, występ Kasi i Sławka skupił się przede wszystkim na jej niepełnosprawności oraz ich wyjątkowej relacji, co zostało w tym przypadku przedstawione jako talent. Kasia zachęcała do głosowania na siebie młodszych widzów, głównie dzieci śledzące jej profil na TikToku, pomimo że regulamin wyraźnie wskazywał, iż głosować mogą osoby jedynie powyżej 18 roku życia. Co istotne, podczas właśnie tego programu Kasia cały czas wspominała, że jej największym marzeniem ever jest zakup działki, mimo że nabyła ją pół roku wcześniej. I to jest jednocześnie kolejny przykład manipulacji. Sama Kasia wielokrotnie powiedziała słowa, że musi wybierać pomiędzy jedzeniem dla siebie, a karmą dla psa, jednocześnie decydując się na zakup działki, która kosztowała dosyć sporo. Zaraz po ślubie ruszyła nowa zbiórka, tym razem na napęd do wózka inwalidzkiego typu FX, którego Kasia szybko przestała używać. Jak w przypadku wózka elektrycznego, napęd okazał się niepraktyczny, a problemem były śnieg, krawężniki i inne trudności terenowe. Koszt napędu wynosił 28 tysięcy złotych, a Kasi udało się zgromadzić 12 600. To jednak nie koniec naszej dzisiejszej historii. Nasza bohaterka aktualnie prowadzi kolejną zbiórkę funduszy, którą założyła po dłuższej przerwie od działalności w internecie. Jak wiemy, powodem jej nieobecności była potrzeba powrotu do równowagi emocjonalnej po trudnych doświadczeniach związanych z rozwodem. Tym razem, oprócz informacji o zmaganiach z dwoma nowotworami oraz poruszaniu się na wózku, podkreśliła ona również swój status rozwódki. Początkowo, jak to bywało wcześniej, pracowała ona nad ociepleniem swojego wizerunku, angażując się w projekty charytatywne, takie jak szlachetna paczka w roli darczyńcy, a kilka tygodni później zdecydowała się na uruchomienie, zgadliście, własnej zbiórki. Promując zbiórkę, Kasia wielokrotnie powoływała się na konieczność prywatnego usunięcia zmian nowotworowych na twarzy, twierdząc, że tego rodzaju zabiegi nie są już dostępne w ramach NFZ. Tutaj niestety dochodzi do hamskiego i perfidnego wręcz kłamstwa, ponieważ obserwatorzy w tym przypadku zaczęli domagać się dowodów. Doszło nawet do sytuacji, w której Kasia spreparowała i sfałszowała faktury, jako że rzekomo zapłaciła ona 1500 zł za jeden z takowych zabiegów, podczas gdy prawdziwa kwota to było 500 zł. Sama Kasia zmodyfikowane dokumenty opublikowała na swoich wszystkich kanałach, jednocześnie sprawiając, żeby widzowie uwierzyli w jej wersję. W trakcie trwania zbiórki niektórzy darczyńcy wpłacali niewielkie sumy, dodając komentarze ostrzegające innych przed potencjalnym wyłudzeniem. Bo w końcu full me once, no ale full me 49 razy i to już nie działa. Za tym idzie, Kasia znalazła sposób: ukrywanie komentarzy. Co więcej, na zbiórce nie widnieje ani ustalony cel finansowy, ani zebrana kwota, a wszystkie możliwe opcje dotyczące przejrzystości zostały przez nią również ukryte. Pozostaje zatem pytanie, czy już sam brak transparentności nie powinien wzbudzać jakichkolwiek podejrzeń? I na sam koniec filmu powiem tylko i wyłącznie jedną rzecz i poruszę ostatni jednocześnie wątek. Według mnie ludzie decydujący się na jakiekolwiek zwierzę powinni mieć świadomość wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich spada. To nie jest tylko i wyłącznie zwierzę. Dla wielu osób jest to następnie członek rodziny, z którym spędzają 3, 5, 10, a nawet 15 lat w ekstremalnych przypadkach. Niestety, Kasiu, o tobie nie mogę powiedzieć, że jesteś osobą, która w jakimkolwiek stopniu jest odpowiedzialna. Świadczy o tym po pierwsze ilość omawianych przeze mnie psów, która była przed chwilą, oraz druga kwestia, której jeszcze nie omówiliśmy, czyli choroby Bersa. W końcu pierwszego tygodnia kwietnia 2021 roku kupiłaś drugiego psa rasy chiński grzywacz, który mniej więcej, tak jak mówiłem, kosztuje od 5 do 7 tysięcy złotych. Dysponujesz ogromną wiedzą w tej dziedzinie i jednocześnie apelujesz do ludzi, mówiąc o tym, że masz problemy finansowe i że generalnie Bers ma tajemniczą chorobę, przez co potrzebujesz po prostu finansów. Więc może warto było zastanowić się nad finansami zamiast wydawać 5000 zł na psa? Bo wiesz, możesz i do psa i wziąć psa ze schroniska, ale najprawdopodobniej ten będzie mieć już wyuczone nawyki i nie będziesz go mogła razić prądem w związku z obrożą. Zrozumiałe w tym przypadku, no. I pewnie niektórzy z was, którzy w ogóle pierwszy raz widzą ten temat zastanawiają się, jak do tego doszło, że jestem pierwszą osobą, która nagrała na ten temat. No, nie jestem pierwszą osobą, to znaczy technicznie jestem, ale w czystej teorii były osoby, które chciały się podjąć tego tematu, ale po prostu rezygnowały. A powiem tyle, że radca prawny Kasi pisał dosyć specyficzne wiadomości na swoim story. Dlatego właśnie kiedy zdecydowałem się stworzyć film, odezwała się do mnie osoba, która prowadziła grupę o działalności Kasi w internecie. Nie mogłem przejść obojętnie obok informacji, które otrzymałem, ponieważ po wspólnym ustaleniu zdecydowaliśmy się opublikować perspektywę sytuacji z drugiej osoby, ponieważ każdy już nas perspektywę Kasi. Karolina, która aktualnie prowadzi grupę, tymczasowo ją zawiesiła, usunęła wszystkich użytkowników. Prowadziliśmy drugą grupę, która też już została zamknięta, z uwagi na stan psychiczny, no szczególnie administratorki, bo to na niej się najbardziej odbiło. No więc jak Karolina wyrzuciła wszystkich z tej pierwszej grupy, otworzyłyśmy tam drugą, no i zaczęłyśmy tam po prostu spisywać wszystkie informacje o Kasi. Wszystkie te informacje były brane albo z tego, co zostało o niej napisane w internecie, albo z filmików, które zostały nagrane z jej udziałem. Na przykład twierdzi, w swoim ebooku, że od dziecka nie chodzi, że od zawsze jeździła na wózku, że poruszała się na krześle z kółkami i tak dalej, co jest nieprawdą, ponieważ na YouTubie ona chodziła właśnie do zawodówki jakiejś, czy do technikum, coś takiego informatycznego, albo właśnie w tej zawodówce, albo technikum, normalnie porusza się o kulach, ale chodzi. My zbierałyśmy wszystkie takie kłamstwa w stylu, że od samego początku wchodzi po schodach, siadając na stopniu, podnosząc się co stopień coraz wyżej i wyżej, co jest nieprawdą, bo spokojnie poruszała się na obu swoich nogach i prawdopodobnie dalej by była w stanie, gdyby nie to, że zaniedbała siebie bardzo mocno, jak na przykład swoją rękę, która jest bardzo powyginana i nieraz mówiła, że to nie wynika z tego, że tak się posunęła jej choroba, tylko po prostu odcisnęła jej się od wózka. Więc jak widzicie, widzowie, nie zawsze wszystko jest takie, jakie mogłoby się wydawać. Ja osobiście mam bardzo mocno mieszane uczucia. Z jednej strony bardzo mocno współczuję Kasi, bo na pewno ma ona cięższe życie niż normalna osoba. Nazwijmy to w perspektywie osób, które są zdrowe. Nie zmienia to jednak faktu, że bycie Chorym nie powinno pozwalać na traktowanie w ten sposób zwierząt, ani na wykorzystywanie ludzi i ich naiwności w ten sposób, przynajmniej według mnie. Co za tym idzie, jestem bardzo ciekaw, żeby poznać Waszą opinię, bo na pewno będzie sporo komentarzy na ten temat. I dajcie znać, co Wy uważacie na ten temat. Zostawcie komentarz, a jeżeli doszliście do tego oczywiście punktu odcinka, to napiszcie klepsydra. Będzie mi miło. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hejka.